No halo, halo widzowie, witam na dzisiejszym odcinku, a dzisiaj mam dla was podwójne nagrody na dwóch kontach. No i na RTG potężne oddanie, traf za około milion, zaraz zobaczcie, koło trafiliśmy z czerwonych player pików. Na górnym koncie było trochę gorzej, ale też nie najgorzej, także zaraz zobaczycie. Misiaczki, kochane, ja będę tylko proszę o łapki w górę, komentarze, no i oczywiście suby, jeśli chcecie znaleźć na tym odcinku, a my lecimy już z odcinkiem. No. Dwie paczki 86 plus razy 2, no to sprawdźmy, co tu ciekawego. Czy dostaniemy Totsa? No nie, ale jest walkout. No przecież nie musiał być walkout, przecież klaty to jest 86 plus. Tu hejdzie, 8-8 niestety tylko na was, okej. Okay. Na was i do... O, ale wymienny, to co git, to akurat fajnie. Dobra, dobra, dobra. I jeszcze raz 86 plus razy 2 na głównym koncie, zobaczmy, zobaczmy. Nie. Nie. No jakby z Totsa? No to może tu będzie Tots? No Giereczko, weź. No jest Tots i to musi być chyba Bundesliga, tak czy nie? Nie? Czemu lecą jeszcze to... 25 piłkarzy, 84 plus, za 20 poziom. Na głównym koncie widzieliśmy pika, no i sami widzieliście co wypadło. A czy tutaj ujrzymy jakiegoś Totsa z Bundesligi z tej paczki? No... Giga na to liczę, nie powiem, że nie. No nie powiem, że nie. Liczymy na potężną, na potężne oddanie, ale zanim to otworzymy, no to jeszcze 83 plus razy 2. Może tutaj coś ciekawego. Podobno tak, Patik. Aczkolwiek nie na 100%. O, dwa duplikaty, całkiem przyjemnie. Całkiem sympatycznie, jak to mówią. Dobra, Giereczko. Giereczko, dajcie mi tego Totsa z Bundesligi, to jakiegoś takiego fajnego składu, bo tutaj mamy jak wcisnąć na RTG. Karty z Bundesligi, więc prosimy, prosimy. Jakiś Bellingham, może jakiś Musiala, Diaby. Dawaj, dawaj. Jest Niemiec. Kam? O Jezu, ja już myślałam, że Musiala. Musiala ma chyba Kam, co widzowie? 90 overall, to strasznie słabo. To oznacza, że w tej paczce już nic dobrego nie może być. To mógł być Musiala, widzowie. A mamy tylko jednego Totsa, Barella, Casemiro, jest dramat. Ta paczka to jest jeden wielki dramat. Naprawdę. Tragedia. No i moi kochani, oczywiście mamy dalszy ciąg eksperymentu na RTG. Szybkie 11 winków. Zobaczmy, co tym razem ciekawego poleci. Mamy to Totsy Bundesligi na szali, które są bardzo dobre, by the way. Więc może trafimy jakiegoś fajnego sobie. Czemu nie w sumie? O, i tutaj duplikacik. Krosik. No ale my tutaj jesteśmy po te czerwone player picki jednak, tak? No i widzowie, czy trafimy Nkunku albo Bellingama? No nie, weźmiemy Branta jako foder i Diaby, ej, nice. Diaby to dobry trap bardzo. On jest wart ile? A, nie sprawdzimy. Ale chyba koło miliona Diaby. Koło miliona, więc not bad, not bad. Trzeba to gdzieś przypalić. Pingpong 400k? Serio? Ej, a oni nie mają dobrego linka? To jest chyba ten sam ten, nie? A ja go nie wzięłam! Aha, ja wzięłam Branta. No tutaj to sobie się przydał, nie powiem. Jezus Maria. Dehe. Ojej, ta gierka to nie lubi nas, niestety. Niestety, widzowie. No ale te piki spoko, szkoda, że nie wzięłam tego Frimponga. No ale trudno się mówi, mówi się trudno. No ale ja nie wzięłam tego Pingponga, tylko wzięłam Branta jako foder. Jestem głupia, nie wiem co ja odwaliłam. Ja pierdzielę. No hit, jeszcze on miał Greenlinka z tym, z Pingpongiem ma przecież. Odkleiło mnie. Dawaj tą pakę z SBC. To zaraz zrobimy. Walkout, ale bez Totsa. W salach? Przecież on miał Totsa dopiero. Nie, no dlaczego, Giereczko, mnie tak trollujesz? O ty, o ty. I Bernardo też miał Totsa. No pięknie, dwa Totsy w jednej parce, a jednak nie. Keda tak. O, jest walkout. Ronaldo. Nice. Jeszcze duplikat, pa. Zobacz, jakie bogactwo. Ronaldo w duplikacie. I cyk.
Dobra, hej Jude. Przyniesie nam szczęście, widzowie, coś czuję. Dobrze, widzowie, no to otwieramy nagrody na głównym koncie. No ranga jest jaka jest, nie będziemy się czarować. Ale to nie jest ważne, widzowie, bo ważne jest, co poleci z nagród, tak? A co poleci? No i cyk, totsik z pierwszego, piczka zwykłego, a z drugiego? To jest jakiś totsik? No już nie, ale Foden, no dobrze, dobrze. No i zobaczmy teraz te czerwone player picki. Puściliśmy Hey Jude przed otwieraniem. I czuję, że tu będzie właśnie Jude Bellingham. No nie ma, no jest La Croix. Nie wiem, czy w sumie czego... No dobra, no. Niech będzie, niech będzie. I z drugiego? Ping-pong, którego i tak nie użyję, więc weźmiemy Branta jako fodder pod ikonę. Foderowo całkiem git. Jeszcze paczuszki. Może z paczek jakiś totsik? Okej. Coś ci zrobiła? Znowu fodera nie... No bo tutaj mi jest niepotrzebny ten bimbo kompletnie, nie? Więc... To whatever akurat. I ultimate punk. Jest toc! Może z Bundesligi. Jezus Maria, myślałam, że Bellingham. Ja pierniczę. Ale by było. Ale nie jest, no ale Stella. Wygląda w sumie ciekawie, ile jest warta Kitela. Nic. No, też fajnie. 5 na 4, czy tam na 3. No halo, halo widzowie. I przyszedł czas na moją aktualizację składu i taktyki. Dużo osób mnie prosiło o nową taktykę, którą gram ostatnio. W sumie testuję od jakiegoś półtora tygodnia. Dostałam tą taktykę od widza. Ale zanim przejdę do taktyki, no to dawno nie pokazywałam wam składu na głównym koncie, tak to aktualnie wygląda. No, ostatnio niezły traf. Rodrigo wleciał do składu w końcu za Jarzynę. Baby, który miał prawie 1600 spotkań rozegranych. Ale co ciekawe, to nie jest rekordzista, jeśli chodzi o rozegrane spotkania tutaj w tym składzie, bo ponieważ rekordzistą jest Zambrotta, który ma 1779 spotkań. I wszyscy mi piszą, żebym go zmieniła, ale ja tutaj mam plan, żeby dobić na nim 2000 spotkań. No także tak to wygląda. No tutaj już Ronaldo też ma ponad 1000. Dosyć długo się utrzymują ci zawodnicy w tym składzie. Jest jak jest, widzowie, tak? No trzeba już wymienić tego jajaturę, zbieram na upgrade też i tego jajaturę. Także tak to wygląda aktualnie. Dobrze, chodźmy do tej taktyki. Jest to taktyka do formacji 4-3-2-1. Jest to taktyka do ataku pozycyjnego. Jeśli gracie z kontry, no to tutaj będzie trochę ciężej. No bo jest to naprawdę stricte taktyka, żeby grać podankami, klepką i tak zwaną tiki-taką. No i to wygląda tak, jeśli chodzi o taktykę. Możecie sobie tutaj skopiować to po prostu i tyle. Dalej gram w ogóle formacją 4-2-2-2, gdzie dawałam wam taktykę kilka miesięcy temu. No, ale w końcu dołożyłam jakąś inną też, którą w sumie graliśmy prawie całą ligę weekendową na dwóch kątach. Uczy się jeszcze tej formacji, dlatego no... Może wyniki nie są jakieś super, ale za to pierwszą ligę też biliśmy tą taktyką, gdzie graliśmy troszeczkę spokojniej. I naprawdę gra się bardzo dobrze, tylko głównym tutaj czynnikiem jest to, żebyście rozgrywali sobie piłkę między tymi trzema śpekami i powoli przesuwali grę do przodu. Nie pali jakoś szybko właśnie na skrzydła tą piłkę, no bo wtedy łatwo stracić i stracić gola z kontry. A jeśli będziecie sobie powoli rozgrywać między tymi trzema zawodnikami i dochodzić do później do... ataku właśnie pozycyjnego przed polem karnym rywala, to może przynieść naprawdę super skutki. Zobaczcie, ile wtedy jest opcji podań między wszystkimi tymi sześcioma zawodnikami. No i tutaj, jeśli chodzi o taktykę, to mamy tak. Ronaldo nie ma nic, w sensie napastnik nie ma nic. Boczni skrzydłowi w sensie nie mają też nic. Jedyne, kto ma tutaj wytyczne z tych sześciu zawodników, to jest Jajaturę, czyli SPD, który ma zostawaj z tyłu, a tak to wszyscy są na zrównoważonym. No i kluczowe tutaj, jeśli chodzi o bocznych obrońców, no to obieganie. U mnie to jest overlap, no bo mam FIFA po angielsku, znowu niestety pobrałam. Jest jak jest. I zostawaj z tyłu. I Atal ma to samo. Obieganie i zostawaj z tyłu. Jeśli czujecie się mega pewnie w rozgrywaniu i nie tracicie głupio piłek krótku pola, to możecie spróbować sobie tutaj grać zrównoważone.
na bocznych obrońcach. Tylko no wtedy trzeba naprawdę mega dobrze rozgrywać tę piłkę, nie tracić głupio, bo można łatwo się nadać na kontrę. Także tak wygląda ta taktyka, nic skomplikowanego. Atak pozycyjny, jeśli lubicie, to sobie przetestujcie tą taktykę. No i co, ja Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnego.